Najważniejszym punktem na czwartkowej sesji Rady Powiatu z racji agresji Rosjan na Ukrainę było wypracowanie i przyjęcie stanowiska popierającego naszych wschodnich sąsiadów w ich dążeniu do wolności. Stanowisko wydaje nam się jak najbardziej zasadne. Dzisiaj jak przyszliśmy do pracy, cały zarząd plus naczelnicy tych służb, które jakby się będą najbardziej tym kryzysem zajmować, ustaliliśmy, że choć właściwie to już wiedzieliśmy w tym czasie, że został zaatakowany Iwano-Frankowsk i Kołomyja, czyli te regiony, z którymi od 20 lat w zasadzie mija w tym roku rocznica. Mieliśmy współpracę i postanowiliśmy tak na szybko, na gorąco przedstawić radnym takie oświadczenie, które jakby sprzeciwia się tej agresji, potępia, ale zadeklarowaliśmy również no taką pomoc, na jaką nas będzie stać i na jakie państwo polskie tutaj się zdecyduje. Składaliśmy już informacje do wojewody o zasobach, jeśli chodzi o ewentualnych uchodźców. Mamy takie miejsca. No liczymy się z tym, że to nastąpi. Nie wiemy jeszcze w jakim czasie, no ale postaramy się, żeby w tej trudnej sytuacji pomóc. Radni w głosowaniu dokonali też przesunięć w budżecie powiatu na tak zwane scalenie gruntów. I dostaliśmy około 3 milionów złotych z budżetu państwa i z Unii Europejskiej na scalenia gruntów. To jest w gminie Mykanów na obrębie Lubojenka, Lubojnia. Poza tym wprowadziliśmy się jeszcze do budżetu środki na drogi z Polskiego Ładu, z 3 projektów, które żeśmy złożyli, łącznie 11 milionów 400 tysięcy złotych i będziemy te zadania w tym roku realizować. Już jesteśmy po przetargach, oczywiście z własnym udziałem bardzo minimalnym, ale będziemy te zadania w tym roku rozpoczynać i realizować. Kolejne przesunięcia łączyły się z oszczędnościami z poprzedniego roku. W tym przypadku środki zostaną przeznaczone na inwestycje związane z ekologią. W tym roku angażujemy je na 2 takie inwestycje. Jedna to jest oczyszczalnia ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Zabezpieczamy 200 tysięcy złotych. Oczywiście dodatkowo będziemy jeszcze się starali o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel. I drugie takie zadanie to jest 400 tysięcy złotych na generalny remont, przebudowę dachów w naszej szkole w Złotym Potoku.